Zdaniem wielu cywilizacja starożytnej Grecji to najważniejszy fundament do tego, jak wygląda dziś hierarchia społeczna, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe. No nie no, wymyślam te rzeczy, ale faktycznie można argumentować, że starożytna Grecja w bardzo dużym stopniu ukształtowała to, jak wygląda dzisiaj świat. To, co my dziś zrobimy i to, jak wygląda historia starożytnej Grecji na potrzeby matury, to tak naprawdę bardzo po łebkach skakanie do konkluzji, żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę bardzo istotne dla nas z perspektywy XXI wieku. Historia starożytnej Grecji to tak naprawdę ponad 4000 lat wzlotów i upadków, różnych dziwnych wydarzeń, w bólach, w wojnach, klęskach głodu i tyranii rodziły się te wszystkie pomysły, które wcale nie wyglądają tak kolorowo, jak przedstawia się je nawet w podręcznikach. Już teraz na podstawie tego, jakie odcinki zrobiłem wcześniej, można znaleźć pewne analogie pomiędzy cywilizacją starożytnej Grecji i Mezopotamii. Głównym ośrodkiem rozwoju i głównym motorem napędowym cywilizacji greckiej, tak jak w przypadku państw w Mezopotamii, będą miasta. Państwa miasta, które będą wchodzić ze sobą w sojusze, będą toczyć ze sobą wojny, będą szukać pomocy na zewnątrz lub zwalczać przeciwników, jednocząc się ze sobą. W każdym z takich państw miast znajdziemy element hierarchii społecznej, czyli będzie jakaś kasta ludzi rządzących lub też jedna osoba rządząca w postaci jakiegoś tyrana. Poza tym będziemy mieć do czynienia z obywatelami. Pojęcie obywatelstwa w ogóle będzie bardzo mocno rozwinięte właśnie w Grecji. Poza tym będą niewolnicy, do tego prawo, które reguluje stosunki między obywatelami i spójny alfabet, który reguluje relacje międzyludzkie i pomaga w utrwalaniu kultury. Między innymi dlatego tak dużo o Grecji wiemy do dziś. Historia Grecji zaczyna się od cywilizacji Minojskiej, którą pozwolę sobie w dużej mierze pominąć. Tworzyła własną kulturę, własną sztukę, miała własny pomysł na to, jak ma funkcjonować społeczeństwo, ale ona bardzo szybko została przyćmiona przez Mykeny i cywilizację, która rozwijała się właśnie tam, do momentu, aż została ona najechana przez nieznanego historii najeźdźcę. Po dwóch okresach, które cenne są głównie pod względem kulturowym, czyli Grecji minojskiej i mykeńskiej, przyszły tak zwane wieki ciemne, które kończą się początkiem historii tej najbardziej interesującej części historii starożytnej Grecji, czyli czasów archaicznych i następujących po nich czasów wielkiej kolonizacji. To właśnie w tych okresach wyrosły te potęgi, o których najwięcej myślimy, jeżeli słyszymy hasło starożytna Grecja. Mówię tutaj o takich ośrodkach jak Ateny, Milet, Sparta, Teby, Korynt. Te wszystkie państwa miasta powstają i rosną siłę właśnie w trakcie epoki archaicznej, aby później rozpocząć okres tak zwanej wielkiej kolonizacji, czyli zajmowania terenów i walki o wpływy szerzej niż tylko w zakresie powiedzmy 50 km wokół tego, gdzie istnieją. Dwa najważniejsze ośrodki państwa miasta, o których nie można zapomnieć przy omawianiu starożytnej Grecji, to oczywiście Sparta i Ateny. Spartę kojarzymy przede wszystkim z ich potęgą militarną. Ich kultura i myśl polityczna skupia się głównie wokół siły i dominacji w regionie, którą skutecznie realizują. Przez w sumie całą historię starożytnej Grecji są kojarzeni jako najlepsi wojownicy zaprawieni w boju, w którym wychowaniu krążą legendy. Przyda się to starożytnej Grecji chociażby w starciu z Persami, o czym opowiemy sobie za chwilę. Drugim takim ważnym państwem są Ateny, kojarzonym przede wszystkim jako kolebka demokracji. Jest to oczywiście prawda. Są dwie takie najważniejsze wojny, o których nie można zapomnieć, jeżeli myślimy o świecie starożytnej Grecji. Pierwsza z nich to wojna z przeciwnikiem zewnętrznym, mianowicie z Persami. Tak zwane wojny perskie trwały od 499 roku przed naszą erą. Powodem konfliktu był fakt, że władcy perscy zażądali oddania części kontroli i zapłacenia podatków przez Greków jońskich, czyli tej części cywilizacji greckiej, która mieściła się w Azji Mniejszej. Tamci odmówili i poprosili o wsparcie Ateny. Ateny udzieliły im pomocy, co nie spodobało się Persom. Persowie wystosowali żądania względem Aten. Ateny odmówiły i poprosiły o pomoc pozostałą część świata greckiego, który zmobilizował się i Grecy jak jeden mąż odparli napaść Persów, którzy stwierdzili, że podbiją sobie Grecję i zjedzą ją na śniadanie. Pierwsza ważna bitwa to Maraton w 480 roku przed naszą erą. Później bitwa morska pod Salaminą i Plateje rok później, które ostatecznie kończą rywalizację pomiędzy Persami i Grecją. Przynajmniej na kilkadziesiąt lat. Największe problemy zaczęły się jednak w świecie greckim dopiero później, kiedy to Ateny i Sparta, czyli dwie potęgi świata greckiego, zaczęły rywalizować o wpływy między sobą. Powstał wtedy tak zwany Związek Peloponeski i Związek Morski, które rywalizowały o wpływy, a bardzo szybko rozpoczęły realne działania wojenne przeciwko sobie.
Rywalizację tą na samym początku zaczęły wygrywać Ateny, ale później pod wpływem epidemii, pod wpływem głodu, a także wsparcia Spartan przez Persów, ostatecznie to właśnie Spartiaci zwyciężyli. Było to jednak pyrrusowe zwycięstwo, mimo że wtedy nie było jeszcze Pyrrusa. Spartanie, zwyciężając wojnę peloponeską, teoretycznie powinni przejąć kontrolę nad światem greckim i wieść absolutny prym, ale po pierwsze są wycieńczeni wojną, a po drugie weszli we współpracę z Persami. Koniec wojny peloponeskiej to tak naprawdę początek końca. Od tego momentu tak naprawdę Persowie będą mieć najwięcej do powiedzenia w sprawach Grecji, a prym w regionie zamiast Sparty za chwilę wieść będą Teby, które znowuż będą następnym państwem, miastem, które będzie chciało uzależnić od siebie gospodarczo i politycznie większość regionu. Niedługo potem przyjdzie czas na Aleksandra Wielkiego i podbój przez Macedonię. Aleksander Wielki podbije i podporządkuje sobie tak naprawdę cały omawiany na razie świat grecki. Persowie zasługują na osobny odcinek, tak samo Aleksander Wielki. Może to zrobię? Może nie. Grecy, pomimo tego, że zostali później podbici, zostawili po sobie bardzo dużo zabytków, świadectwa swojej kultury, pokazali nam, jak można zarządzać państwem, dali nam pomysł na to, jak ma wyglądać ustrój, który mamy tak naprawdę do dzisiaj w większości cywilizowanego świata. Poza tym system wierzeń greckich zostanie przyjęty niemal 1:1 przez cywilizację rzymską, która będzie tą następną olbrzymią, wiodącą prym i odciskającym piętno na świat zachodni. Jeżeli chodzi o kwestie społeczne, Grecy kultywowali tą piękną tradycję rozpoczętą w Mezopotamii, polegającą na wykorzystywaniu niewolników do tworzenia państwa darmową siłą roboczą. Mało tego, Grecy jako cywilizacja tradycyjnie gardzili pracą fizyczną. Stąd wśród Greków tak wielu filozofów, naukowców i uczonych, których dorobek jest nie do podważenia i stanowi absolutny fundament zarówno kultury i sztuki świata zachodniego, jak i po prostu stanowi bezcenny element rozwoju nauki dla całej ludzkości. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, oglądnij ten odcinek i po prostu powiedz wszystkim osobom, które spotkasz, żeby też oglądnęły ten odcinek i będzie okej. Okay.